Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Jedziemy do kolejnego dealera obejrzeć kombajn łącznie z traktorem. Pogoda dopisuje, jest opad deszczu, tak zapowiadali. A szoko pierdoła, nie okrył wapna, bo miało później w pogodzie prognozowali, że ma nie padać. No i od taka sytuacja, zobaczymy co z tego w ogóle będzie. Jadę po tatę, nie wiem czy chłopaki już dojechali. Jedzie też Łukasz i Nikodem, więc do usłyszenia, widzimy się gdzieś na placu u dealera. Bardzo ładnie. Puma. Nie, moja jest lepsza. Joystick Puma. A wiesz czemu? Nie. Bo jest czarna. No. A, murzyn do roboty. Siódę całe to sita, tak? Ach, lewo, prawo. No poprzecznie. Silnik ma. Nie wzdłużnie. Znaczy się wzdłużnie ma silnik. A standardowe klawiszowce mają poprzecznie silnik, nie? Żeby napęd przeprowadzić. Super, chodźmy. Elektrycznie wszystko. O kurwa, tak nawali. To nie będziesz to? Nie, bo ma tutaj tak. No nie ma kół, tak? Wszystko na wahaczach, na tulejach metalowo, nie wiem, gumowych, czy same gumowe. Metalowo-gumowe tuleje wszystko, tak. Nie ma łożysk. Tą klapę się otwiera, nie wiem jak. Co? Rozrzutnik plew się otwiera tak obo. A się w szkarniatorze nie rzuca.
Tutaj ma się czekanie i to wszystko daje. To on tak już wydaje, tak? Tak. Razem z tu od sit wszystko idzie. Tak, wszystko na czytami. I tym rozrzutnikiem wyrzucali ta, wszystko odsiekane. Tak. A tu? To na słomę. A to jak wtedy idzie? No od sieczkarni nie wyłączasz, dlatego rotor na słomę się nadaje. Tylko są dwa zakresy obrotów, chyba 2000 coś i 1100 obrotów. A ja słomy nie zbieram i oddaję. Jak się otwiera właz. No, nie wiem którym. A tutaj trzeba przekręcić płaskacza. Nie mam właśnie, mam kluczyk wkładany tylko. Ja mam czekaj kluczyk. A mam klucze. Kursor. To co New Holland też chyba. Nie, ten ma FPT. FPT ma. 8,7 litra, 9-litrowy. Ale pas ma fajny na mocarnię. Na rotor. Aha, tu ma przekładnię od silnika z tej strony. Nie, to silnik poprzecznie, tylko przekładnie ma. Myślałem, że on wzdłuż nie ma silnik. Czy jakoś chłodnice się rozkładają? Czy jak nie? Co? O, to. No, byliśmy jak na trakcie. Co, tortytka? Chcę zobaczyć, jak się liczy, skoro fajnie. To już się wychodzi. No, gardelu nie wydmuchasz, nie? Jak w naszych. No, jak moje też nie mogę. No, wszystko kompresor. Nie, no dobrze. Ale fajne ma, ale żebra ma fajne, bo ma bardzo ten, przelotowe, nie? Nie będzie tak się zabijał. Aha, tutaj. Ma poprzeczkę, ja myślałem, że ma wzdłużnie, on ma tam przekładnię na ten rotor. Ja myślałem, że ma wiesz, wzdłużnie, że od koła idzie od zamachowego, a on ma normalnie. Wistuli był tylko wzdłuż. Co? U rotorek jest normalny. Wistuli był tak, nie wiem. Że akurat nie miał wodnicę, operator przy sobie i wentylator. No masz tam książkę, co 10 godzin trzeba smarować. Od koła napędowo, od mocarni. To mogło popalić. Widzisz? Tam na zbiorniku jest naklejka. A potem wszystkie te bizony to wszystkie zrobiły. Tak, ale ja mówiłem, że ma ten wzdłużnie, a jak chłodnice by były? Pasy, czyli to... No będzie jadło. Pasy są normalnie, będą się ślizgać. No, puściśmy. Macie kluczyki, można go zapalić, nie? Później, a to zaraz, nie? Ile litrów zbiorów to ma? Ile to? 10,5 tysiąca litrów, no 8 ton gdzieś pszenicy. Około. Ten rozrzutnik plew jakoś się otwiera, bo ja gdzieś tam na filmach podglądałem. To? No, to chyba trzeba podnieść tą klapę na początek, nie? Tak, o, to jak zajdą. Złożyć tą ramkę. Wiem, że tam coś się tego odbezpiecza i on na bok wychodzi cały. Tak, że można tam do sit wejść. Nie. Tutaj co ma odkurzacz? Tu odkurzacz ma jakiś? Masz odkurzacz, nie? No ten od chłodnicy. Tak, czyli on ściąga. Aha, i od razu zabiera na dół. I wyrzuca to pod koło.
To mi się podoba najbardziej. Jego gabaryt, bo nawet klas takiego nie ma. Nie wiem jak te większe, nie? 400-konne. Wiem, właśnie czuję. Po rękach widać, zakonserwowany. Tak, to też wpłynął ze Stanów. To żeby tam jakaś korozja. Aha. Nie no, czuję, że jest taki lepki cały. Header tutaj macie na miejscu do niego? Tu, 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 tu. On co ma? LEDy czy zwykłe? Wiesz co? On ma, z tego co pamiętam, zwykłe dwa halogeny i 6 jest... przepraszam, dwa heksenony i 6 halogeny. Aha. Ale to byśmy musieli dokładnie tam spojrzeć w specyfikacji. No, tutaj masz cały dostęp do rotora, czyli do tamtej strony też, bo jest trochę no, mniej miejsca. Weź Mariusz jakąś szmatę przynieś. No. Płaski śrubok. No. Tam jest ta zapadka. Powiedz mi, jak tutaj na rzepak się te klepiska wymienia jakoś? Tak. Masz generalnie klepiska zapaczane w zestawie razem z kombajnem. Bo to jakie są teraz założone? Zbożówki czy? Wiesz co? Drobne są. Tak, zbożówki. Aha, generalny. Jak to się mówi, pokaż kotku, co masz w środku. Silnika, nie? A ten tutaj jest skręcany, widzę. Hydrauliki, nie? Tak, to jest. No to rzepaku się zmienia klepiska. Jakie? No nie wiem, są różne rodzaje chyba i do kukurydzy też inne. No ale to odkręca sobie śrubkę i pyk, pyk, pyk. I wychodzi, nie? Na stojąca. Ja na bęben zgardzieli. Tak, prosto tak. Ma taki ten, ma chyba taki taką... stożek przyspieszający. Stożek, ale jak żmijka chyba, nie? Tak. Z tego co oglądałem. Taki półśliwa. No. Masa dzieje produkują. I idzie. To co więcej kosztowało jego, jego wartość. O, on łódź zasilał. No to gdzie oni? Statkiem to przywożą? Z Ameryki, no. Myślałem, że niech tu na zachodzie robią, w Niemczech. Nie, kombajny są wszystkie. No kurwa, to jak tych nawali, to do Ameryki. Sprzedaliście już z tym poziomowaniem sit? Tak. I jak to się sprawuje, jak to chodzi? Wiesz co, no to chodzi tylko i wyłącznie na pochyłościach. No bo tak, to jak jest prosto, no to on, bo z czego szczytuje? Z headeru chyba, tak? On ma żyroskop i w momencie, kiedy zaczyna się przechylać, no to uruchamia się ten cały siłownik, który potrząsa się. A klepisko to jak jest regulowane?
Z kabiny. Z kabiny, elektrycznie. Jak on tam podciąga ciągnie? No, góra, dół. Tu ma na całym, tak? A, ma, masz te odciągi. Ma z przodu jeden. Tu ma silniki, tak? Tu, no i tu ma, nie? Hydrauliczne czy elektryczne to jest? Dobra, zakładam to. A jak się zapcha rotor, to co się robi? Jest taki magiczny pół do góry. Opuszczasz sklepiska na dół i tu otwierasz, skrobiesz. Nie jest źle, bo na fleksem go przeciąg leci. Dostęp jest. Wytro ma zajęcie. Nie taka prosta sprawa go zapchać. No to już trzeba mieć wybitne umiejętności. 400 koni zadusić, zadławić to. No i to potrafią zrobić, no wiesz, tylko prędzej się zapcha, jak coś już się stanie z pasem czy coś. Pamiętaj, nie ma rzeczy niemożliwych przede wszystkim, tak? Zacznijmy od tego. Zdarzają się takie historie, natomiast jeżeli nawet się zapcha, to na pewno dużo prościej jest, żeby odepchać ten mają. Przez to, że tutaj masz rotor w zasadzie na wierzchu, czyli z każdego miejsca masz w zasadzie do niego rotor. No a tak jak mówię, no, zapchać go to naprawdę trzeba się mocno postawić. My się martwimy o zapchanie, bo u nas jest... Nie. Tu jest dojrzałe, tu jest zielone, tu jest czerwone. Nie. O, fajna duża kabina. Kabina jest generalnie w tej chwili ujednolicona dla małej dużej serii. Masę włączoną ma? Wiesz tam Mariusz ten kabel przestał. Łącz prąd. Prąd włącz. Tutaj co ma? Sterowanie obrotami bębna, tak? Nie, tu załączasz. Aha, rotor. Tym załączasz rotor. Załączasz, a tu rotor, załączasz feder, tak? Ten stopo ma aktywny akurat? Ten model? Co bo to znaczy bo to jest, no bo nie wiem, bo niektóre wiem, że mają, a nie są przykładowy poseł, bo to jest stop, nie, że rozłącza wszystko na mnie. Stop, jak wciśniesz stop, to staje wszystko. Ja. Ma jakieś przygotowanie pod nawigację? Ma. Z automatu wszystkie kamery są przygotowane do nawigacji. I wtedy tylko co, antenę wkłada się, czy ja? Antena jest sterownik. Czego krzyczysz? Dobra, pokazuję silnik, obroty. Prędkość rotora, wentylatora. To jest, ma regulację rozrzutnika. Na jakich obrotach ten rotor pracuje z burzu? 1100. Wiesz co, no to wszystko zależy od uprawy, nie? Ale w jakim zakresie w ogóle obrotów pracuje? Jak to tam podają? Słuchaj, no generalnie każdą, do każdej rośliny sobie wpisujesz, co tam kosisz. I on oczywiście sobie sam od razu się dostraja, natomiast możesz to skorygować, tak? Czyli na przykład jeżeli nie wiem, niedojrzałe. No, zwiększam normalnie w każdym razie. Bebe, no i klepisko podciągasz do góry, no, nie? To normalna zasada, no nic innego. Tak podciągasz on klepisko, puszczasz jak głupie, czy jak nie domaca, no. On pokazuje, jaką masz szczelinę na tych, na sitach. Tak. Gdzie to jest? Tak, wilgotność. A jest. A, klepiska i... Teraz ma na zero, czyli już jest opuszczony całkiem. Tak. I teraz powiedz mi, tak o, tu się będzie ustawiało obroty, to jest rotor, tak? Z tego to są obroty rotora, tu ustawiamy plus minus. Tak? A, to jest rotor, to jest klepisko, ta szczelina. Wentylator. Mhm. Dolne sito. Sterowanie możesz sobie zwężyć.
zawężyć albo rozszerzyć zagospodarowanie słomy. Aha. Czyli na przykład przy bocznym wietrze to jest dosyć fajne rozwiązanie. To jest rozrzutnik plew, tak? Tak jest. Natomiast on ma z tyłu jeszcze takie klapy, którymi możesz sobie regulować to rozrzucanie resztek pożniwnych. A to obroty? A to są obroty. To jest co? Hamulec ręczny? Hamulec ręczny, szybkie wolne, tak? Czyli do jazdy. No, biegi, tak? Tak, natomiast biegi masz tutaj. Aha. Masz dwa zakresy, jedynka i dwójka. Dwójka oczywiście transportowa, jedynka do pracy w polu. No i co? Jak jedziesz na drodze, musisz wcisnąć H, czyli tak jakby szybka skrzynia. Mhm. I wtedy jedziesz. Tu jest ustawienie wysokości headera. Cięcia. Czyli tym sobie to regulujesz. Tu sobie programujesz w dwóch jakby wartościach, czyli na jedynce, jak ma być ustawiony na dwójce. Natomiast później, jak wjeżdżasz w pole, to dotykasz tylko i wyłącznie. Aha, ja ma pamięć i on sobie zapamiętuje, tak? Dojeżdżasz do łanu, naciskasz guzik, zjeżdża do ustalonej wartości. Ty możesz sobie to skorygować oczywiście. Aha, to jest proste. Na joysticku trzeba się przyzwyczaić, bo jest to odwrotnie zrobione. Inaczej widzę, no. Czyli na dół to jest do góry. Do góry to jest na dół. Aha, odwrotnie. Ale to kwestia przyzwyczajenia. Czekaj, do góry, ale no. Kwestia przyzwyczajenia, nie? A w tej chwili jest wyłączona hydraulika. Hydraulika. Zbiornik podniesiemy, czy nie podniesiemy? Czujników, dwa tam, dwa. Fajnie, bo krótki jest, ale w kabinie cichutko, nic nie słychać. No. I to jakieś kółko tam zrobimy, czy nie? No, możemy, możemy to pojechać. Wydaje, że blisko, a to mamy z 5 metrów. No, to on króciutki jest. Tu trzeba się nauczyć tego, że tam, gdzie są tylne koła, to jest koniec kombajnu. Nie? Aha. No. Że nie ma tak jak w innych kombajnach, że tam jeszcze coś ci wystaje z tyłu. Tylko no, nie, jak dupa, tam, nie? Koła, to jest koniec. Kabinę też osobno amortyzowaną, czy na poduszkach? Na poduszkach. Parking. Tak.
wszystko wiemy. Tu co on ma? Co, to są takie tablice ostrzegawcze. Aha, są... te czerwono-białe. A, czerwono-białe. Dobra, idziemy. Kabel gdzie ma prądu tutaj? Aha, tu ma tego, na wierzchu. Dobra, idziemy traktor zobaczyć. Tam oglądają, widzę, to jest ta, co miała przyjechać, tak? 240. Tak. Bo powiedz mi, z tymi nowymi maskami one jeszcze wychodzą, czy jeszcze nie? Pumy? Jeszcze nie. A jeszcze nie, jeszcze mają stare maski. Wiesz co, to jest kwestia tam kilku dni. Aha. Będą nowe maski. Trelleborgi, opony. Od razu widać. Jakby mniejsza ta kłopota, że nie? Taka, no tak. A czy nawet jak na testach mieliśmy, to taka trochę jakby niższa, wiesz? Ona jest taka. Ona nie, no tak. Ten dach. Nie, kabina to sama. Dach to inny ma. A to tylko ta owiewka jest inna. A tu już to samo, tylko ta owiewka jest inna. To samo. Puma. Nie, moja jest lepsza. Joystick Puma. A wiesz czemu? Nie. Bo jest czarna. A, murzyn do roboty. No co, no fajne, no co? Czerwona. Szybki. Czerwony. Dwa czerwone? Chęć nie ma. Lodówka jest na napoje. To jest lodówka? A to nie wiem, jakieś te... pierdoły. Ten wał? Tak jak u nas jest? Tak samo? Co? 3 godziny zrobione. Już wiesz, a teraz kupisz coś innego i znowu się główkuj. A tak, pan mechanik po melanżach. Można zapalać go? Ja nie palę. Ja piję. Poczekaj chwilę. Filunia. Jedno w nich nie wybiera. Dostęp do filtra powietrza. No co, no to samo chyba wszystko ma, co nasza. Może ma tam... Tak jest inne błotniki trochę. Nie wiem, może z rurkę więcej ma, z tego co widzę. I z dwa kable więcej, a tak jest wszystko to samo, nie? Co? EGR chyba zawór. A tym jest? Chyba nie ma jeszcze. Nie ma chyba. A przecież nie pamiętam nawet teraz. Chyba nie mamy tego. Mamy tylko gruszkę od turbo podciśnienia i ten. A EGR-u chyba nie ma jeszcze. No bo ona z którego? Z 14 roku, nie? To Puma. Nie, czy 15? 15 to. Od razu. No co, czerwony. Szybszy, nie? Wszystko to samo. Tylko nasz lepszy, bo czarny, nie? Murzyn do roboty. Na słupku u góry po prawo. Klikasz go tylko. I już. U nas to nie działa, nie wiem czemu. Czy nie ma?